przyjaciele, Marcin Meller i jego żona Ania Dziewit-Meller, napisali książkę o Gruzji. Serdecznie polecam. Powiem, jaki jest efekt działania tej książki. Człowiek czyta o Gruzji, zakochuje się w tym kraju, chociaż ja już w tym kraju kiedyś byłam i zakochałam się w nim wcześniej, a potem natychmiast biegiem pędzi do najbliższej gruzińskiej restauracji, żeby zasiąść przy stole i zjeść cudowne gruzińskie przysmaki. Oczywiście bez dużej butelki gruzińskiego wina się nie obędzie. Ja mam taką restaurację blisko siebie, więc z tą książką usiadłam tam przy stoliku i pomyślałam sobie, że mają ludzie wyjątkowe szczęście, że po pierwsze, Gruzja to jest taki kraj obdarzony miłością przez Boga. Ma piękne krajobrazy, niesamowitych ludzi, cudowne bogactwa naturalne, piękną historię. A my siedzimy w tej naszej Polsce, w tym naszym grajdole i myślimy, że świat się tutaj kończy. Nieprawda. A świat zaczyna się tuż poza naszymi granicami. Warto go zwiedzać, warto poznać inne kraje i się w nich zakochać, jak Marcin i Ania. Oni kochają tamtych ludzi za ich otwartość, bohaterstwo, szczerość, czyli krótko mówiąc, Gruzini są do nas podobni. Kochają za kuchnię i za nadmiar wina, jaki Bóg spuścił na tę piękną krainę. Kochają za to, że ten kraj ma trochę gór, a trochę pięknych winnic. Za to, że jest to niezwykłe, rajskie miejsce na ziemi. Najbardziej lubię te fragmenty w książce, w której Ania i Marcin opisują poznawanie Gruzinów, tak? Czyli wchodzenie w to środowisko. Nie, że przyjeżdżamy turystycznie i sobie fara, chodzimy po ulicach, albo jesteśmy w jakimś gruzińskim kurorcie. Wchodzenie w środowisko, szczególnie takiej gruzińskiej inteligencji, to moje marzenie. Chciałabym z nimi podyskutować o demokracji i napić się z nimi wina. Co ja z tym winem gruzińskim? Naprawdę mam jakieś spoczenie. Lubię Gruzinów, oni wszyscy chcieli się ze mną żenić. Więc Państwo idą do księgarni dobrej, kupują książkę i jadą do Gruzji. A potem tylko śpiew, taniec i picie wina do rana.